pobudzik w Radiu SK. Cześć Asia, dzień dobry. Cześć, cześć. O, właśnie zaspana, o to nam chodziło, o ten efekt, bo chcieliśmy przerwać ten rozkoszny wyjazd, ten rozkoszny urlop. Czy ty się domyślasz, kto w ogóle mógł nas, że tak powiem, podjudzić, żebyśmy nająć, ciebie wyciągnąć za ciężkie pieniądze z łóżka? Masz jakiś pomysł? Przypuszczam, że moja wspaniała drużyna z mojej pracy. Dokładnie, bo oni są zazdrośni, bo oni mają tego dosyć. Tęsknią po prostu za tobą. Nie, nie chce im się robić. Tutaj no. Ciężko orzą na tej działce, piszą. Ile oni musieli zrobić w momencie, kiedy jej nie było za nią? Za nią. Mówią wręcz wprost, że nikt nie chce wziąć na siebie twojej działki, tak, proszę, Jasia. O budzenie naszej koleżanki z pracy, która właśnie przebywa na urlopie. To co to za działka? Co, ogrodnikami jesteście? Nie, trochę weselej mamy. Weselej? Macie troszeczkę weselej. Mamy trochę weselej, no mamy trochę weselej, ale jest ciekawie, to fakt. No dobrze, a ta twoja ekipa to jest taka liczna ekipa? Ilu was tam, to ile jest? 10-11 osób. No to sporo, to a jak ktoś dołożył, to i więcej. Niezła to impreza ciekawa może drużyna, być, naprawdę. Ale też sobie pomyślałem, wiesz co, że powinniśmy jakoś ją jeszcze bardziej ukarać. Spróbujemy zadzwonić jutro gdzieś tam koło 5 nad ranem, wiesz? Ja specjalnie sobie nastawię budzik. Ja myślę, że będę wszystkim wysyłać w nocy SMS. Bardzo słusznie. Kobieca zemsta. Ogólnie od 3:15. Do kiedy ty masz ten urlop, powiedz? Przez półtora tygodnia się pobyta. Ojej, o nie, takich urlopów nie ma w tym kraju. O co w ogóle chodzi? Ja uważam, że nie, powinniśmy powołać jakieś referendum, żeby zlikwidować takie urlopy. O wszystkie nie, urlopy. To jest mój wszystkie. Pierwszy urlop, taki długi od kilku ładnych lat, także zasłużone. No to pięknie. Dobrze, no dobrze. Dzwonimy do ciebie w poniedziałek, we wtorek, we środę, w czwartek, w piątek, w sobotę. I przez najbliższe półtora tygodnia. O 6 nad ranem. Poranek, numer 1 w Polsce.